Obraz, który widać za mną, to Przysięga Witolda Jana Styki. Obraz powstał w roku 1901 w Paryżu, a przyjechał do nas z Muzeum Wojskowego imienia Witolda Wielkiego w Kownie. Przedstawia on wydarzenia z roku 1362. W tle widać płonące Kowno. Jeśli chodzi o jego zgodność z rzeczywistością historyczną, tutaj można mieć pewne wątpliwości. Zacznijmy może od faktów, które znajdują potwierdzenie w źródłach historycznych. Najlepszym źródłem, które opisuje wydarzenia przedstawione przez Stykę, jest kronika Wiganda z Marburga, członka zakonu krzyżackiego, który jednak nie był bezpośrednim świadkiem wydarzeń. Wiemy, że w roku 1362 krzyżacy faktycznie oblegli, a następnie zdobyli, spalili i zburzyli zamek w Kownie. Wiemy też z przekazu Wiganda, że pod Kownem obecni byli Olgierd i Kejstut, którzy próbowali przerwać oblężenie, ale im się to nie udało. Natomiast to, co widzimy na obrazie Styki, jest pewnym przetworzeniem wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce. Niezgodność z rzeczywistością historyczną polega przede wszystkim na tym, że przedstawione są postacie, które albo jeszcze się nie zdążyły urodzić, albo nie odgrywały takiej roli, jaką przedstawił Styka. Centralną postacią na obrazie jest książę Witold. Tutaj trzeba dodać, że w rzeczywistości w 1362 roku Witold miał 7, być może 8 lat. Nie mamy żadnych przekazów, które by sugerowały, że jego ojciec Kejstut wziął go na wyprawę wojenną, a już na pewno możemy stwierdzić, że nie odgrywał on istotnej roli w życiu politycznym. Kolejną postacią przedstawioną przez Stykę, która prawdopodobnie nie zdążyła się jeszcze urodzić, jest Jagiełło, przedstawiony po prawej stronie obrazu, patrzący na płonące Kowno. Według obecnie najczęściej przyjmowanej w historiografii wersji, Jagiełło urodził się około 1362 roku. Starsza historiografia datowała jego narodziny na rok 1352 i nawet gdybyśmy przyjęli tę wersję, Jagiełło był wówczas dzieckiem. Jeśli porówna się przedstawione przez Stykę postaci Witolda i Jagiełły, widać, że Jagiełło jest starszy, w rzeczywistości było odwrotnie. To, co zgadza się z przekazem Wiganda, to przedstawienie ojców Witolda i Jagiełły, Kejstuta i Olgierda. Do tego przedstawieni są bracia obu książąt, to znaczy brat Witolda Zygmunt oraz bracia Jagiełły Skirgiełło i Świdrygiełło. Najprawdopodobniej z tych trzech postaci tylko Skirgiełło zdążył się urodzić. Do tego na obrazie Styki wyróżniają się dwie postacie o charakterze bardziej symbolicznym. Jedna to wojownik żmudzki, a druga kapłan pogański. Wojownik żmudzki został przedstawiony na obrazie ze względu na to, że Żmudź była tym terenem, na którym krzyżakom najbardziej zależało, dlatego że oddzielała ich posiadłości w Prusach od terytorium w Inflantach. Natomiast kapłan pogański podkreśla, że Wielkie Księstwo Litewskie było wówczas jeszcze państwem pogańskim. To oczywiście nie znaczy, że wszyscy w Wielkim Księstwie byli poganami. Na obrazie widzimy widok na płonące Kowno z drugiego brzegu Niemna. I to również zgadza się z przekazami historycznymi, to znaczy wiemy, że Kejstut i Olgierd zostali przez krzyżaków odepchnięci na drugą stronę rzeki. Uwagę zwraca fakt, że centralną postacią jest Witold. I tutaj jest to nieprzypadkowe i stanowi nawiązanie do innego bardzo znanego obrazu, jakim jest Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki. Tam również Witold przedstawiony jest w centrum i również ubrany na czerwono. Ta zbieżność spowodowana jest faktem, że Jan Styka uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, którą kierował Jan Matejko i zainteresował się malarstwem historycznym Matejki. Poza tym tematyka stosunków polsko-krzyżackich, a właściwie wojen polsko-krzyżackich, w momencie, gdy powstawało dzieło Styki, była bardzo popularna ze względu na to, że niewiele wcześniej ukazali się krzyżacy Henryka Sienkiewicza. Zapraszam do oglądania obrazu Przysięga Witolda Jana Styki w Stajniach Kubickiego w Muzeum Łazienki Królewskie.